No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony. Kolejny odcinek Cyberpunka na moim kanale, zapraszam do oglądania. Oczywiście Widmo Wolności, dodatek. Bo jeżeli chcecie wątek fabularny w podstawowej wersji gry, to zapraszam na inną serię. Dopiskiem po prostu, albo z nazwą samego Cyberpunka. Więc tak, idziemy. Draft w Dogtown. Musimy udać się do baru Kapitan Caliente. Spotkać Salomona, który no nie wiem, czy będzie zadowolony, że nas spotkał, nie? Mi się wydaje, że ten gościu raczej jest... Wiesz co? Dobrze zrobiłeś, odmawiając przysięgi. Aha. Są rzeczy, na które warto przysiąc, ale to nie był ten przypadek. Czemu tak sądzisz? Bo jak to przestają być interesy, to zmieniasz się w marionetkę. Wiesz, że służyłem w wojsku korporacyjnym? Wskoczyłem w Morą na własne życzenie. Nikt nie przystawił mi spluwy do skroni. Kazali mi tylko przysiąc. A ja już nawet nie pamiętam na co. Chcesz o tym pogadać? Chciałem tylko pogratulować, że jesteś mądrzejszy niż ja wtedy. Wiesz co, no... Okej, okay, no Johnny, ty nie masz się co tak, wiesz, dąsać, nie? Ja głównie teraz odmówiłem ze względu na ciebie właśnie, ponieważ ja gdzieś tam dążę do tego, żeby poprawić te stosunki między nami, żeby mieć minimum 70% relacji, a najlepiej 71% relacji z Johnnym, ponieważ chciałbym zrobić jeszcze zakończenie ukryte cyberpunka, do którego jest właśnie potrzebne 70 minimum procent relacji pozytywnej, nie, z Johnem. Gdzieś tam dogram, bo was w listopadzie dopiero osoby, które gdzieś tam podstawową wersję gry u mnie oglądają, to w listopadzie możecie być pewni, że zobaczycie wszystkie zakończenia. Tak, mam wrzucone, zaplanowane do listopada filmy, nie? Ale to... No to było do przewidzenia. To było do przewidzenia, tym bardziej, że ostatnie 4 dni wolnego... W ogóle wiecie, co się okazało? Okazało się, że ja mam urlop w październiku. Ja całkowicie o nim zapomniałem, nie? Całkowicie... Widzisz dym? Dogtown wybrało nowego papieża. Albo dziś rozbił się wiceprezydent. Sam jestem ciekaw, ale mamy ważny telefon do wykonania. Dobra. Ty, uno momento, bo tutaj gdzieś mamy... Tu gdzieś mamy... Coś, co powinno mi... się spodobać. Czekaj, jak ja tam wejdę? Tu na przykład? I teraz tu? Ale teraz zgłupiałem, no. Czy... To mi pokazuje, że tam jest ta karta, ale którą odsłoniłem? Dobra, nie wiem. Później się tym zajmę. Idziemy. Idziemy, moi drodzy. Ty, czy my tu mamy? Mamy. Ale faza. Co to tak? Co to jest? Spokojnie, tylko spokojnie. Aha, to jest chyba do relika. Zdobyto punkt atutów relika. Dobrze. Okej, okay. A tu jest też jeszcze winda jakaś. Ale nie będziemy z niej korzystać. Dobrze, 125 metrów w tamtym kierunku. Wiecie co, tak propos relika. Ja na samym początku powiedziałem, że jest to dla mnie... Ile ja mam cztery punkty dostępowe. Tego jeszcze nie wiem, gdzie... Nie wiem, gdzie ja to rozplanuję. Opanowanie sobie podwyższyłem i wydaje mi się, że chciałbym poczekać tutaj na ninjutsu, aby podczas skradania się mieć możliwość szybszego skradania się, ale to jeszcze sobie odblokuję za chwilę, nie? No, w każdym razie ten relik wydaje mi się, że fajną opcją
no będzie jednak zainwestowanie w te ostrza modliszkowe, nie? Bo, ale tak jakoś, wiecie, nie jestem przekonany do tego. Nie jestem do tego przekonany. O! Viv Doctown, proszę, proszę. Czy to nie mój ulubiony najemnik? Zrobiłem dla ciebie jeden kontrakt. Nie zapominaj też o naszej historii z Voodoo Boysami. Beze mnie nigdy byś do nich nie dotarł. Jestem gwarantem ciekawych przeżyć, również w Doctown. Hans, spotkamy się w końcu? Nie mówię nie, nie mówię tak. Ale mam dla ciebie coś, co na pewno cię zainteresuje. Aha. Nowe kontrakty. Ostatnia rzecz. Nie wiem, jak się dostałeś do Doctown, ale na pewno nie było to głównym wejściem. Nie szkodzi. Załatwiłem ci coś w rodzaju przepustki. Twoje imię i buźka już figurują w systemie, więc będziesz mógł spokojnie przekraczać granice dzielnicy. Dzięki. Dzięki. No w końcu to mi jest, to było mi potrzebne. Swoją drogą, tam mi tak migał, chyba zrzut. Chyba, proszę. Dziękuję, dobry fikszy. O, ale dzikie auto. Szerokiej drogi. Dobra, nie chcę na razie z nim gadać. Idziemy. Zobaczymy, czy będą zdobyto pojazd. No nie gadaj, że ja za darmo. Bo w sumie nie przeczytałem, ale... Weź udział... Co? Weź udział w zderzeniu muzycznym wszechświatów. Tylko raz na milion świetnych. Okej, sponsorem jest Orbital Air. Nie mogę się doczekać. He? Dobra. Czy to jest to, że tam Dawid Podsiadło będzie śpiewał? Tak, widziałem. Widziałem w ogóle, że będzie Dawid Podsiadło. Jeżeli... Wybaczcie, jeżeli wam zaspoilerowałem. Wybaczcie, jeżeli wam zaspoilerowałem, ale mi też zaspoilerowano. Także... Aha, to jeżeli tobie zaspoilerowano, to znaczy, że nam musi spoilerować. Taki jest ciebie kolega, taki właśnie. Jak ty... Jak możesz tak robić? O Jezu, ty, panie kolego. To trochę dalej niż myślałem. Sprawdźmy to auto, które gdzieś tam dostaliśmy. Tanishi. O, proszę, już go obiłem. Jakie autko, ty. To mi przypomina Smarta, który... Czekaj, wsiądźmy tędy. To mi przypomina Smarta, który jest terenowy, nie? Terenowy Smart. Ej, swoją drogą... Ja chciałem sobie Smarta kupić, nie? Chciałem sobie Smarta kupić raz, że wszędzie można zaparkować. Dwa, że... O, tutaj kolejne miejsce do szybkiej podróży. No jak się jedzie tutaj, to czuć te spadki klatek. Wy w filmie możecie aż tak tego nie odczuwać, znaczy na filmie, ale ja tutaj odczuwam, nie? Ja tutaj odczuwam. Dobra, mamy 50 metrów w tym kierunku. Bang! Rozejrzyjmy się. Przewody zasilające. I po co mnie to interesuje? Idź wzdłuż kabli. No dobra, czekaj, no tam nie, albo i tam. Dobra, wejdźmy tam. Ja już widzę, że idź wzdłuż kabli. To znaczy, że ja muszę iść wzdłuż kabli. Okej. Na pierwszym miejscu. Zainwestuj w czyste wziewy. Czyste wziewy. No. Fajnie. Jak ja mam tam wejść? Czekajcie, jak ja mam tam wejść? Tu mamy jakiś w ogóle kościół. A, najlepiej, okej. Okay. Czekaj, co?
John. Where is John? Mercy is for the weak, no future, no regrets. Okej. Okay. Kurde, ci wszechobecni, ci pulni, to tragedia normalnie. Słyszycie w ogóle to takie... Znowu jest jakiś tu punkt dostępu. Zdrowie na pierwszym miejscu. Zainwestuj w czyste ziemie. Tu. W Montania de Oro jest tylko jeden lekarz, który pracuje za darmo. Anthony Anderson. Jak jego klinika przestaje działać, przejebane mają biedni i uciśnieni. Niestety to się właśnie wydarzyło. Klinikę zajęli kosiarze. Ponoć mają coś do Andersona. Doktor ukrył się w gabinecie i nie ma z nim kontaktu. Na miejscu czeka na ciebie Odel Blanco, jego człowiek. Pogadaj z nim. Andersonowi nic nie może się stać. Wydaje mi się, że przez przypadek kontrakt włączyłem. Cel kontraktu, tak. No i dobrze, i mamy, i co tutaj? Przejmi? Wejdź do kapitan Caliente. To jest to? Nie. Okej. Okay. Czyli musiałem po prostu włączyć prąd, podłączyć prąd, aby w ogóle tam móc wejść. No, ślicznie. Dobra, a teraz tak. O tak. O tak. To jest właśnie to miejsce. Słyszałem. Ewidentnie słyszałem. To drzewko relika. O, o. Pięknie. Ja jestem idealnym człowiekiem do tego, żeby mordą coś robi z minami? Rozminowuje. Pierdziele. Dobra, kolejny punkt relika. Fantastycznie. To teraz wejdźmy sobie do tego baru Caliente. La lo 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 lo. O Jezu! Te cholerne zrywy. Czekaj, kolego, czekaj, niech ja wejdę tutaj, zejdę na dół. Tu. I teraz tak. Najlepsze ceny w dzielnicy. Towar atestowany. A co sprzedajesz? Jakieś coś, co ziółko dla ciebie, tego? Aniołeczku? O, za tego aniołeczka to ty. Och, och, och. Żebyś ty jeszcze. Kapitan Caliente. Facet poszedł na dno ze statkiem. Tu coś ewidentnie składuje. Dobra, popatrzmy. Użyj. Witam pomocy. Mongolskim technoszamanem. Dobra, jeżeli kogoś... O Jezu, ile tutaj jest tego. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to po prostu sobie proszę zatrzymać w danym momencie odcinek. Będziecie mogli przeczytać. Ja w ogóle tego nawet nie czytam, nie? Ja nawet tego nie czytam. Wielka loteria, to wiadomo. Jesteś samotny. Jest sprawa. Lokalna sieć. Podłączone urządzenia. Nie mogę nic tutaj zrobić. Albo... Znajdź stary telefon. Okej, okay, nie mogę.
Dobrze, czyli tak, wyjście to przede wszystkim. Jeszcze jedną rzecz, cyk. Panie kolego. Idziemy. Pan Caliente. Kurde, będę musiał powoli w ekwipunku zrobić porządek, bo ja tak zbieram. O proszę. A za chwilę będę przeciążony i się okaże, że kurczę, nie będę mógł się ruszać. W najmniej odpowiednim pewnie momencie. Dobra, znajdź stary telefon. Telefony zazwyczaj były gdzieś na zapleczu, ewentualnie. Jakbyśmy... O, kurde. O, i tam jeszcze coś przeoczyłem. Co jest? Mi się wydaje, że to będzie gdzieś tutaj. O! Tu też nie. Transfer hajsu. No dobra, tu mamy kamery, jakieś tam inne pierdoły. Ja bym zazwyczaj umieszczał telefon na zapleczu. No to idziemy. Jeżeli tu jest zaplecze, to zakładam, że telefon musi wisieć gdzieś na ścianie. Tu mamy 3 na 10. To jest to, że jestem po prostu miernym netrunnerem i to widać. Jakbyśmy wyszli... A, nie możemy wyjść. Hehe, hue. To zmienia postać rzeczy. To zmienia postać rzeczy. Kurde. Gdzie ten telefon może być? No ja mam nadzieję, że to nie jest w tym miejscu, gdzie ja tam... A czekaj. No nie, no tutaj też nie. Że to nie jest w tym miejscu, w którym nie mogę się podłączyć. Znajdź stary telefon. Aby cię dundel świsnął. Tu? Też nie. Analogowy telefon, kurde, to nie może być trudne. Tego też nie odsunę. To ewidentnie musi być tutaj. Heh. Kurde. Co my tu mamy? Zamknij. No nie, nie chcemy zamknąć. Tu nie. Ty no, ocipieje zaraz. Jeszcze raz sprawdźmy lokalną sieć. System monitoringu. Zdalne przejęcie. Czy ja czegoś nie widzę? Czy? Skrzynka rozdzielcza. No to jest ta skrzynka rozdzielcza, co ja wcześniej patrzyłem, nie? Tu masz podwójne drzwi, ale to mi nic nie daje. Jasna dupa. Trójeczka. Tu jest to wejście, więc tutaj na pewno nie ma. Półka. Zaraz. To jest co? To jest generator. To jest generator. A które to jest w ogóle wejście? Co jest? No proszę. Przesuń przeszkodę. Niezły rupieć. Ciekawe, czy w ogóle działa. Zaraz sprawdzimy. Nie! A, dobra, okej, jest napisane. Ja już myślałem, że mam z pamięci to podać. 0 700 880. O panie! Mm-hmm.
Nawet działa. No dalej. Odbierz. Dla mnie cheeseburger z frytkami. Reed, nie mam czasu na gierki. Tak? Chyba nie działa. Albo popierdoliłeś numer. I co teraz? Kto mówi? Przyjaciel. Andrew Jackson Street. Boisko do koszykówki. Bądź za dnia. Dobrze, Idris Alba. Niezbyt rozmowny ten Reed. Odłóż słuchawkę. Zyska przy bliższym poznaniu. Wydaje mi się, że nie, ale spoko. Dobra, idź na boisko do koszykówki, więc spoko. Pójdziemy. Co? Kto w ogóle tam coś napisał do mnie? T. Kosiarz w klinice. Dobrze, to jest ten kontrakt, którego na razie nie będę robił, bo ja się skupię głównie na wątku fabularnym i zadaniach pobocznych. Wspierajcie lokalny biznes. Ile tego mamy? 300 metrów. Ile mamy? 21 minut. Dobra, możemy tam iść. U mnie było zwykłe nieporozumienie. Chciałam... Podał mi sól. Dźgnęłam go nożem. Dźgnęłam go nożem, bo podał mi sól. A w zasadzie mi jej nie podał. W zasadzie mi jej nie podał. No dobra, no powiem wam, że te Dogtown to takie trochę... Taka trochę pacyfika. Taka troszkę pacyfika, tylko mniej zoptymalizowana i... I napierdzielają się między sobą. Wezmę chuja na blisko. Usiądź mi mordą na siedzisko. Ty, dobra, nieważne. To co powiedziałem nie miało sensu. Ale nieważne, bo ja jadę do... Bo inaczej idę na boisko. Dobra, Szebi, rób coś dla ludzi. Zrób coś dla ludzi i nie śpiewaj. O, dzień dobry. Aha. Te Julie, fajnie. Fajnie, no dobra, no są niekiedy... Tu jak ktoś smarta rozebrał. Teraz wszystko będzie mi się ze smartem kojarzyło. Ty, czemu to mi tam pokazuje to boisko? A bo tam jest boisko! Ojej, panie... No nie wiem, czemu Hansen miałby strącić samolot? Bo wstał lewą nogą? No jeszcze... Muszą poprawić tą optymalizację. Bez kitu, muszą poprawić. Tamtych tajniaków? Bardzo dobrze zrobił. Bo to wkurzające jest. Mamy dobre miejsce. Odłamek samolotu nam walną w kuchni, czaisz? No to będzie ciekawa rozrywka. Fan koszykówki? Nie, tylko ściany przy. To coś nowego. Ale to dobrze. Bądź poważny, nie o tym mówię. Zaczęła się inna gra. Taka, w jakiej jeszcze nie brałeś udziału. Co masz właściwie na myśli? Ci ludzie siedzą w tym od dawna, a ty dopiero wszedłeś na boisko. To zawodowi intryganci. Będą udawać twoich przyjaciół, ale nimi nie są. Nie daj się ograć, Vi. Powiedz to wprost. Nie ufasz Myers. Znam takie jak ona. Z Białego Domu? Kurwa, z armii. Takim dowódcom jak Myers trudno powiedzieć nie. Kiedy już trzeba, robi się naprawdę chujowo. Słowo dezertera. Pamiętam, że mi o tym opowiadałeś. Jest coś więcej? Tylko kolejna życiowa lekcja, którą chętnie się z tobą podzielę. Dobra, powiedz mi. Dajesz. Po marchewce zawsze przychodzi kij. Wiesz, jak to działa? Rekrutom dają karabin, kevlar i pakiet obietnic. Ale w pewnym momencie kończy się amunicja. Kevlar okazuje się przebijalny, a co zostaje z obietnic? Jedno wielkie gówno. Wtedy sięgają po kij, a nazywa się on wartości. Giniesz pod ostrzałem w okopach. Kumple biorą gorącą kąpiel w fosforze, a jakiś oficer pierdoli o racji stanu.
marchewką ci już pomachali. Kiedy zaczną mówić o ideałach, uciekaj. Rozumiesz, o co mi chodzi? Chyba o czymś zapominasz. Odmówiłem złożenie przysięgi. Słusznie. Gorzej, że już jesteśmy na ich liście płac. Johnny, nie dam się w nic wkręcić. Trzymam cię za słowo. O Jezu, to żebym teraz nie musiał spierdzielić. O ja pierdzielę. O. Pokaż mi, co trzymasz w ręce. Mam monetę. Wiesz, co to znaczy? Ale muszę się upewnić. Proszę, ostrożny typ. Kto cię przysłał? Przysyła mnie nasza wspólna znajoma. My nie mamy wspólnej znajomej. Przeżyła wypadek. Pewnie słyszałeś. Coś tam słyszałem. Właśnie tak. Graj w jego grę. Jest bezpieczna? Nie, dopóki tracimy tu czas. Z ust mi to wyjąłeś. Zanim tu przyszedłeś, sprawdziłeś, czy ktoś cię nie śledzi? Raczej nie miałem ogona. Czyli nie sprawdziłeś. Ja pierdzielę. Mało profesjonalnie. Ja pierdzielę, no nie! Czarny Thornton Merrimack przy ulicy. Za 3 minuty. Siądź z przodu. Wyjdźmy stąd osobno. Na wypadek, gdyby ktoś obserwował. Ty pierwszy. Ma to sens. Reed? Skurczybyk. Niezły jest. Chyba mnie polubił. I chyba mnie polubił. Tak. Ma tam dla ciebie torbę cukierków. Chodźmy. O, widzieliście? Ej, widzieliście może faceta, który się do mnie przysiadł? Nie. Ta. Duży typ w płaszczu do straszenia dzieci. Spływaj i nie przeszkadzaj. Dobra ty, lampucero jedna. Gdzieś tutaj znowu mamy... A, tu. Pewnie dziwne graffiti. Pans ma stary łokieć. Król buław. Dobrze, czyli na nowo mamy, kurczę, możliwość zbierania tych tarotów. No ale mnie akurat to nie jara aż tak bardzo, wiecie? Jakoś tak. Te znajdźki to... Czarny Thornton. Zaraz, zaraz. Czarny Thornton to jedno, ale... Co ja tak będę mógł non-stop pobierać te dane? Przecież ja zaraz wymaksuję to drzewko relika. Bez sensu. Znaczy, nie wiem czy bez sensu, ale biorę wszystko, co mi się nawinie. Jeden punkt relika. Ile ja już mam tych punktów relika? 6 punktów relika, kurde. No muszę się zastanowić, czy... A, no to tak naprawdę 2 mogę, czekaj. Szczepy ramion, rozczłonkowanie ostrza modliszkowe, dobra. Atak z doskoku, to zróbmy sobie... Ten kamuflaż optyczny, to jest dobre i to mnie prowadzi do protokołowania sensorycznego. Kiedy kucasz nieruchomo lub się skradasz, wykrycie przez wroga spowalnia czas. Wykonaj unik albo zryw, aby unik... No właśnie. I to jest dobre. To jest dobre. A to, do czego mnie prowadzi? Do eskalacji uprawnień. Częstotliwe pojawiania się nowych defektów. A to? Mapowanie pamięci. Atak z doskoku wykonywane przy użyciu ostrzem okaleczają. Pięści goryla, jeden wyrzutnia rakiet, tunelowanie danych. Dobra. Odblokujmy powiedzmy to. I... Czemu to ma 4 punkty tak naprawdę? I zobaczymy. Na razie zbieram punkty. Później nad tym przysiądę. Lepiej skończysz grę i co będzie? Dobra, ja miałem wsiąść do samochodu jako kierowca, czy... Nie pamiętam. Najwyżej jak wsiądę jako pasażer, to...
Jest i on. Ale ładny w środku, no ładnie w środku wygląda. Zanim ruszymy, wybacz szorstki początek. Są sprawy, w których lepiej nie ryzykować i trzeba wbić komuś pistolet pod żebra. Nawet jeśli stoi po tej samej stronie barykady. Mam nadzieję, że nie żywisz urazy. Nic osobistego. Musiałeś się upewnić. Sam bym tak zrobił. A to ciekawe. Vi, nie jesteś z branży. Jestem, aczkolwiek dopiero od wczoraj. Chciałbym powiedzieć, że początki są najtrudniejsze, ale nie będę kłamać. Sprawdziłem cię w bazie FIA, kiedy rozmawialiśmy. Ciekawy biogram. Agent kontrwywiadu Arasaki, zwolniony dyscyplinarnie. Obecnie najemnik na wolnych kontraktach, od wczoraj współpracujący z FIA. Ale wciąż nie wiem jednego. Co robisz w tym bałaganie? To po prostu kolejne zlecenie. Dosyć niecodzienne. Zdziwiłbyś się. W mojej branży to norma. No dobrze. Czas odwiedzić naszą wspólną znajomą. Poproszę adres. Nie jestem pewien, czy ci się to spodoba. Sprawdź mnie. Opuszczony budynek przy Elizabeth Crest Street. 8 piętro. Miałeś rację. Nie podoba mi się to. Zostawiłeś ją samą. To duża dziewczyna, nie potrzebuje niańki. Widziałem ją w akcji. Ja też. Wielokrotnie. Przeżyła już parę zamachów na swoje życie. To twarda babka, ale wiesz. No wiem, ale sobie poradzi na spokojnie. Prezydentka. Czekaj, muszę odebrać. Jim, mówiłem, że biorę dziś wolne. Nie wiem, to ty jesteś menadżerem. Zapytaj Boba, wisi mi przysługę. Nie, nie pójdę się pierdolić, a ty sobie jakoś poradzisz. Gościu pracuje pewnie w jakimś barze. Pracuję w klubie. Stoję na bramce. Czyli jest coś, co nas łączy. Pracujemy poniżej swoich kompetencji. Zabrzmiało, jakbyś tęsknił za Arasaką. Zabrzmiało, jak... Aha, czyli miałeś oba. To ludzie Hansena! Zaczyna się. Zająć pozycję! Co mi z tych ludzi, jak zginą zaraz? Popełniliście błąd! Oj, popełniliście i to duży. Flankuję! Dobra, ja sobie tego ubiję. Ty chamie, ty jeden. Dobra, nie czuj się. Przejebane! To będziesz miał. Cholero, ty jedna. Pięknie. Brakowało mi tego. Hej, siadaj do wozu. Już. Tak jest, panie kierowniku. Ale najpierw ich sobie tutaj wszystkich przeszukam. Bo mają dużo rzeczy, które mogą mi się po prostu przydać. Plus dodatkowo ulepszanie. Oj nie. Dobra, tego nie chcę. Bang. Siadamy.
Śledzili cię. A to znaczy, że mogą być już u Myers. Mogli mnie wczoraj zobaczyć na kamerach w metrze. Staraliśmy się unikać ulic. Jeśli tak było, to plus za pomysł. Minus za wykonanie. Może jeszcze nie jest za późno. Dobra, czyli zakładam, że możemy pominąć... Czy to już jest tutaj? To chyba jest tutaj. Czyli ja nawet nie muszę pomijać podróż, bo już dojeżdżamy na miejsce i nawet widzę dron po lewej stronie i to mi się nie za bardzo podoba. I jest auto. Nawet dwa. Kurwa, już tu są. Niedobrze. Trzymaj się blisko. Nie martw się, nic mi nie będzie. Albo dobra, zróbmy to. Ludzie Hansena musieli gdzieś wpaść na wasz trop. Musimy ich ściągnąć. Może jeszcze nie jest za późno. Pokonaj żołnierzy Hansena. No dobrze, 36 minut. Moi drodzy, zakończę w takim trochę niecodziennym miejscu, ale... Czekajcie, mogę w ogóle zapisać? Bo jeżeli nie mogę, to... No oczywiście, że mogę. Dobra. To jest idealny moment, żeby zakończyć. Także mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę, zostawcie komentarz i widzimy się w następnym odcinku. Tak jak mówię, no prawdopodobnie nie uda mi się nagrać tak, aby odcinków tak, żeby był w piątek, więc zapraszam ewentualnie w sobotę, ale stay tuned. Może będzie, może jednak się coś tam uda. Zobaczymy. Pozdro, Cheveral. Hej, hej.